Tatuaże to jest wstęp do okaleczania się. Piercing to jest wstęp do okaleczania się. Oswoić nas z taką praktyką. Ktoś z godnych wiernych kiedyś słyszał jakieś wezwanie, odezwę generała Salezjanów w obronie moralności młodych ludzi na świecie, potępiające działania rządów, wspierające pijaństwo, rozpustę, pornografię i inne zła, po które młody człowiek sięga jak po chleb. Słyszał ktoś z was jakiego generała salezjańskiego? Bo to wszystko są siusiumajtki. Zdrajcy Boga i młodych dusz. A będą gęby mieli wyświechtane i chcieli być podobni do księdza Bosko. Sutanny nie założą, biretu nie założą. I nie staną do mszy świętej naszego ojca założyciela księdza Bosko. Ten obecny jakiś Artime, a wcześniej byli Vigano też. Idzi Vigano. Siusiu majtki. Nie są w stanie żadnego słowa skierować do tych, którzy faktycznie odpowiadają przez swoje pieniądze za demoralizowanie młodych ludzi na świecie na sposób powszechny i masowy. Będą gadać o złych ludziach. Źli ludzie. Tchórze. Wyobrażasz sobie? Generał tchórz? Generał salezjański tchórz? To już lepiej szeregowy być. Tchórze, zwykłe tchórze. Rozumiesz, jaką łaską jest, jak cię wywalą ze zgromadzenia zakonnego? Jak to banda tchórzy? Większy tchórz? Na kogo nadaje się? Przełożonym jest. Wczoraj byłem w sądzie przed rozprawą, która objęta jest tajnością. Chodziłem po korytarzach sądowych. Spotkałem tam twarze czcigodnych wiernych. Bóg zapłać jeszcze i z tego miejsca za obecność. Za obecność. Ale też spośród pracowników tam policji nie widziałem twarzy na korytarzach przed rozprawą pana policjanta Arkadiusza Wędzonki, którego już twarz znam, Bogu dzięki, bo zdjął te szmaty i da się rozpoznać. Nie widziałem twarzy pani Dominiki Graczyk, za to widziałem twarz pani Justyny Jóźwiak. Pan mówi o ubiorze pani, o ubrana, czy ktoś mówi jak zakonnica, ale jak wstała, to się okazało inaczej. Inaczej, wyzywające portki, wyzywające buty, wyzywający makijaż. Żal patrzeć na młodych ludzi. Śmierć w nich jest. Piekło w nich mieszka. Diabłu służą. Trzeba tworzyć wspólnoty domów katolickich, domów bogomyślnych, w których młodzi ludzie znajdą też swoje miejsce, a przynajmniej domów, w których będzie nieustanna modlitwa za młodych ludzi. Żyją na ziemi, a tak jakby byli mieszkańcami piekła. Piekłu służą. Bogu nie chcą.